Natalko, przestaniesz rozpakowywać tatę? Nie w tą stronę, Misiek. Do środka włóż. Oj, super, pięknie. Do. A tak blisko było. Co, ja musiałem wam to pokazać, bo stwierdziłem, że pewnie nie uwierzycie. Jest za 15:03, a my właśnie wstajemy. Czy już w sumie wstaliśmy i się wybieramy na lotnisko. Te poranne wyjazdy kiedyś mnie wykończą. 3 rano my właśnie przepakowujemy dużą walizkę 20-kilogramową, która na bank ma więcej niż 20 kilo. Ale może się nad nami ktoś zlituje, jak pokażemy Natalkę, to powiedzą, że możemy mieć nadwagę. Zobaczymy. Póki co dziecko jeszcze śpi, więc nie jest w ogóle gotowe do wyjazdu. Teraz się boję obudzić, bo będzie ryk, no ale co zrobić? Musimy tak zrobić. Może zaśnie. Musimy ją zabrać, nie? Musimy ją zabrać. Dobra, trzymajcie za nas kciuki. Do zobaczenia na lotnisku. Na razie, cześć. Jest tak jasno na dworze już. Wszyscy jeszcze śpią. Nie fajnie. Ale tu jasno. Słuchajcie, 3:17. Jesteśmy 17 minut spóźnieni jak na razie. Więc mam nadzieję, że będzie spoko na lotnisku. Jesteśmy w Polsce. Słuchajcie, tak szybko wszystko poszło. Byliśmy troszkę spóźnieni na lotnisko, że nie mieliśmy czasu nagrywać. Do samolotu dosłownie, no prawie przebiegliśmy, usiedliśmy na 3 sekundy, tylko żeby małą przebrać na płycie na lotnisku w Bristolu i od razu leciliśmy dalej. Także nie było czasu na żadne nagrywanie, poza tym już kiedyś na mnie krzyczeli, że ja nagrywałem w Bristolu, więc raczej tego nie robię. A już jesteśmy we Wrocławiu, wylądowaliśmy. Zobaczcie, właśnie odebraliśmy sobie auto. Mamy takie auto, Fiata Tipo na ten wyjazd. Co się okazało, dostaliśmy sedana, co jest bardzo fajne, co myśleliśmy, że nam wózek wejdzie i pewnie wejdzie, jak wyciągniemy dużą torbę. Strasznie porysowany, bo okazuje się, że oni te auta dają do jakiejś amerykańskiej armii. I amerykańska armia te auta zajeżdża. Więc dostaliśmy auto, które ma 10 tysięcy przebiegu, a jest porysowane no jak już po wojnie. Także jedziemy dalej jeździć, teraz załatwiać wszystko. Śmiesznie się jeździ po drugiej stronie. Zawsze pierwsze co, jak odbieramy auto na lotnisku, to jest takie: ojej, trzeba wyjechać, a jeszcze jest rondo, więc zawsze na rondzie w drugą stronę. Jesteśmy właśnie u tłumacza, odbieramy akt urodzenia Natalki przetłumaczony. Jedziemy do mojej mamy po jakąś wałówkę i jedziemy do naszego Airbnb, bo zostajemy sobie najpierw na 2 dni w Airbnb tutaj we Wrocławiu, także zaraz wam pokażemy, jak tam jest. Po ciężkich kilkunastu godzinach lotu, jazdy, jeżdżenia i wszystkiego jesteśmy w końcu na miejscu. Zobaczcie, to jest ten budynek. Wynajęliśmy tutaj sobie Airbnb na 2 dni, byliśmy już u mojej mamy, po to, żeby wziąć jakąś wałówkę, żebyśmy mieli coś do jedzenia. Jesteśmy na 4. piętrze i niestety, jak się możecie domyślać, nie ma windy. A więc drałowanie na 4. piętro teoretycznie nie jest niczym złym, jeśli się to robi raz. Ale ja już robię 5. kurs i powiem wam, że przestaje mi się to podobać. Ale chodźcie, pokażę wam, jak wygląda apartament. Klucz do mieszkania był w skrytce, także nie było problemu, żeby się dostać. No i słuchajcie, jesteśmy już w środku. Okazało się, że to mieszkanie po otwarciu szafy ma pełne szafy, pełną lodówkę. Jest to tak, jakby ktoś mieszkał tutaj. I co się okazuje, to mieszka tutaj właśnie pan, który to wynajmuje. Na co dzień mieszka w tym mieszkaniu, ale jak gdzieś wyjeżdża, no to sobie je wynajmuje. Jego ciocia mieszka piętro wyżej
i ogarnie tutaj widocznie to, co mu potrzeba, a on sobie wyjeżdża i zarabia. Dlatego mieszkanie było jedno z najtańszych na Airbnb, a przy okazji jest dosłownie 4 ulice obok mieszkania mojej mamy, więc jesteśmy blisko. Zobaczcie, jak to wygląda. Przy wejściu jest mały przedpokoik z lustrem, szafą dość dużą, której nie możemy używać, szafką na buty. Tu jest pokój, do którego wstępu nie mamy. Prawdopodobnie właśnie tutaj trzyma swoje jakieś tam większe rzeczy prywatnych i tak dalej. Chodźcie do kuchni. Zobaczcie, kuchnia jest większa niż na zdjęciach z Airbnb. Tutaj jest stolik do jedzenia, 3 krzesełka spokojnie wystarczy. Tutaj już jest wałuwa od mojej mamy. Szafki, większość wyposażonych. Mówił, żeby można korzystać z tego, co się chce, tylko żeby nie wynosić mu tutaj nic z domu. Książki kucharskie, jakbyśmy chcieli. Także kuchnia w pełni wyposażona. Zlew, oczywiście palniki, piekarnik i tak dalej. Tak jak mówię, stolik z fajnymi rybkami. Wygląda bardzo fajnie. Miejsce na butę, tak jak większość z Ikei. Tutaj zobaczcie też jakieś obrazy na ścianach, także gustownie. Toaleta, powiem wam, że też dużo większa niż się wydawało. Bo na Airbnb ta toaleta wyglądała taka bardzo mała, a naprawdę no jest duża. Jak na polskie domy, to jest dość duża toaleta, pralka, prysznic, spokojnie wszystko jest. I tutaj już idziemy, tutaj jest sypialnia. Zobaczcie, na wyposażeniu była jedna kobieta, jedno dziecko. Mówił, że też zostawia jak wyjeżdża. Mówi, dziecko nakarmi z kobietą, rób co chcesz. Ej, Natalka, tak. Także słuchajcie, jedno łóżko jest fajne, bardzo nowoczesne, tutaj lampki dookoła z podłączeniem do iPhone'a, nawet kabel zostawił. Na oknie widać, słuchajcie, mamy rzutnik. O, tu jest, także super. Możemy sobie pooglądać tutaj telewizję z rzutnika. Balkonu żadnego nie ma, druga część pokoju, zobaczcie, wygląda tak. Jest duża szafa, połowa z niej jest pusta, w połowie możemy korzystać. Tutaj już są nasze też rzeczy. I teraz koszty. To mieszkanie wynajęliśmy na 2 dni. Na 2 noce. Cena zapłaciliśmy 69 funtów z service charge. Na Airbnb biorą też opłaty za sprzątanie i takie inne rzeczy za to, że ktoś to mieszkanie dogląda. I parking za darmo też. I parking jest, no parking jest za darmo, ale to jest taki parking pod blokiem, więc jak jest miejsce, to jest. Jak nie ma, to nie ma. No i chyba fajnie, nie? Nam się wydaje, że fajnie. Bardzo nam się podoba. Łóżko jest twarde. Także spoko, będzie się fajnie spało, a teraz się zabieramy za jedzenie. Jeszcze wam muszę coś pokazać, bo wiecie, że ja gadżeciarz, my podróżnicy, więc coś musiało się z tego urodzić. Kupiliśmy na tarce dmuchane wysokie krzesełko, zobaczcie, i można to nałożyć na każde krzesełko. Nie jest to oczywiście sponsorowane, ale dam linka poniżej, bo jest naprawdę fajne. Właśnie pierwszy raz to testujemy, normalnie z lotu ptaka, rzut z drugiej strony, natarka zadowolona? No, no dziecku się podoba, więc jest super. No i witamy. 2 dni później. Nie nagrywaliśmy nic przez 2 dni, bo chodziliśmy po sklepach, odwiedzaliśmy mamę. Ale dzisiaj wracamy. Idziemy trochę połazić po rynku, żeby Natalka zobaczyła rynek, jak wygląda we Wrocławiu. A potem zobaczymy. Pewnie gdzieś coś zjemy, napijemy się jakiejś kawki. 2 ostatnie dni pogoda była piękna, było po 20 stopni, 20 kilka nawet. Dzisiaj już jest tak sobie, jest chłodno i tak popaduje, więc mamy nadzieję, że uda nam się przejść bez deszczu w tą i z powrotem. O, pamiętacie Magdę? Dalej jesteśmy razem. No raczej. Cześć wszystkim. Także idziemy połazić. A kto z was jest z Wrocławia albo był we Wrocławiu? Dajcie znać w komentarzach. Póki co jesteśmy już na rynku głównym, tak? Tak, tak. Tak pusto tu trochę. Ale jakie pięknie jest. No pusto. Pusto faktycznie. Słuchajcie, za każdym razem jak przyjeżdżamy, to zazwyczaj są jakieś święta, czy jakiś market świąteczny tutaj, albo choinka stoi, czy coś takiego. A tym razem puściutko. Wszyscy są w domu, pieką mazurki. Dzisiaj jest Wielki Piątek ogólnie. No właśnie, to dlatego tak pusto. Chemistry.
Wrocławski rynek jest jednym z najstarszych i największych rynków w Polsce, a nawet w Europie. Jest bardzo dużo atrakcji, takich jak właśnie fontanna, którą wam przed chwilą pokazywałem, dużo starych budynków dookoła, które wam jeszcze pokażę. Jest oczywiście strasznie dużo restauracji, knajp, różnych pubów i tak dalej. Dużo nie jest, gdzie można zjeść albo się napić. I jest tu też mój tato, który właśnie ma przyjść, bo akurat mieszka w rynku, także idziemy się z nim zobaczyć. We Wrocławiu, jako w dużym mieście, oczywiście jest strasznie dużo turystów, ale poza turystami są też tacy mali mieszkańcy miasta jak ci. Jest ich podobno 360, są to krasnale wrocławskie, które bardzo często pokazują różne rzeczy, tak jak ten jest właśnie tutaj z kwiatkiem. Są krasnale nazwane imionami różnych znanych postaci, takich jak jest na przykład krasnal pana profesora Miotka. Są też inne, które jeżdżą na motorach, czytają książki, biegają, skaczą i tak dalej. Często są tworzone po to, żeby uczcić jakieś wydarzenie sportowe, albo po to, żeby właśnie uczcić też jakąś znaną postać. Online można znaleźć mapy, na której można znaleźć lokalizację wszystkich tych krasnali. Tak jak mówię, jest ich 360. Jest to informacja z roku 2020, więc może w tej chwili już być znacznie więcej. Każdy z tych krasnalków, z krzatów wrocławskich, to jest dzieło sztuki. Pewnie się zastanawiacie, kto wytwarza takie krasnale. Więc krasnale wytwarzają bardzo znani wrocławscy artyści i rzemieślnicy. Jest 8 takich pracowni, które oficjalnie wytwarzają krasnale, ale można sobie takiego krasnalka zamówić prywatnie i gdzieś go postawić. Na pewno są jakieś procedury z tym związane, trzeba to prosić o jakieś pozwolenie, ale w takiej właśnie oryginalnej pracowni, jednej z tych 8, można sobie zamówić własnego krasnala i postawić gdzieś na przykład u siebie w ogóle. Byliśmy, słuchajcie, w pijalni czekolady Wedla na głównym rynku. I żadne z nas nie wzięło czekolady. No niestety nie. Zamówiłam sobie rozgrzewającą herbatę, która była letnia, także nie fajnie akurat, ale szalotka była absolutnie przepyszna, gorąca, taka cynamonowo-jabłkowa z kruszonką i z lodami waniliowymi, także to akurat był strzał w dziesiątkę. I polecam serniczek. I serniczek był dobry też, tak? Serniczek był dobry też. Idziemy teraz dalej na ulicę, jaką? Na Więzienną. Na Więzienną. Tam podobno są bardzo fajne figurki krasnali i różnych zwierzaczków, także... Także idziemy zobaczyć. Ale zimno! Zimno strasznie! Chwilę połazimy, pokażemy wam jeszcze świniaczki i będziemy czekać. Jakie świniaczki? Krasnalki ludzie chcą zobaczyć. Małe sprostowanie, bo zostaliśmy wprowadzeni w błąd. Te wszystkie zwierzęta tutaj są na Odrzańskiej, a nie na ulicy Więziennej. Także to jest ulica obok. Jakbyście szukali. Przejście tutaj przy zwierzakach jest właśnie takie bardzo fajne. Z moimi sklepikami, zobaczcie. Takie właśnie pracownia artystów. I prawdopodobnie to oni właśnie zrobili te zwierzaki, które są ku czci zwierząt zjedzonych. Następna błędna informacja, którą wam podałem, to nie jest na Odrzańskiej, to jest boczna Odrzańskiej i to się nazywa ulica Jatki. Jatki. Jak już chodzicie po wrocławskim rynku, to jedną z atrakcji, której nie powinniście omijać, jest kościół garnizonowy, który jest właśnie za mną, a dlatego, że jest tam wieża widokowa, którą możecie zobaczyć tutaj. Na wieżę widokową można wejść, wchodzi się na nią schodami. Z tego co pamiętam, jest ich 400 kilka. Ale tą informację muszę potwierdzić, bo byliśmy już na niej kilka razy z Magdą. Jest z niej przepiękny widok na cały Wrocław, na cały rynek i naprawdę jest super, także polecamy, warto wejść. Niestety trzeba kupić bilet, ale warto, warto. Tylko dobre buty i zasuwajcie. Na wieży już byłem kilka razy, ale co ciekawe, nigdy nie byłem w kościele samym w sobie. Magda już weszła, chodźcie zobaczymy, nie wiem czy pozwolą filmować, ale idziemy zobaczyć jak to jest w kościele w środku. Thank you.
Krasnale wrocławskie są, pokazują różne wydarzenia, które się dookoła nich działy, i ci tutaj wariaci biegający z sikawkami to są strażacy, a strażacy są dlatego, że właśnie organy w kościele garnizonowym, który jest za nami, się spaliły w roku 76. Także dla uczczenia tego, jakie strażacy ratowali, są właśnie tutaj ci. Ale to takie małe krasnalki gasiły pożar? Też, oni zaczęli. A za nami Jaś i Małgosia, te dwa budynki za nami, to też taka jedna z fajniejszych wizytówek Wrocławia. Hänsel i Greta, tak? Nie wiem dlaczego, jaka jest związana z tym historia, ale te dwa budynki za mną to jest Jaś i Małgosia. Nie wiem, który jest który, ale podobno to tak wygląda, jakby te budynki trzymały się za rączki. I stąd cała historia, połączenie z baśnią o Jasie i Małgosi. Czego się nie robi, żeby wszystko wyglądało ładnie i symetrycznie? Widzicie ten budynek przede mną? Wygląda po prostu bardzo ładna stara kamienica. Jak się dobrze przypatrzycie, to okno tutaj to jest okno, którego nie ma. Tak mi tato zawsze na to mówi. To jest okno, które zostało namalowane tylko i wyłącznie dlatego, żeby ładnie i symetrycznie wyglądał cały budynek, a tak naprawdę jego tam nie ma. W ciągu dnia rynek pokazuje swoje całkowicie inne oblicze, bo jest cichy, spokojny, zwłaszcza w taki dzień jak dzisiaj, Wielki Piątek, kiedy wszyscy raczej spędzają czas z rodziną i mało turystów, mało ludzi tutaj. Także jest, mówię, cichy, spokojny, pełen powagi. Za to jak przyjdziecie tu wieczorami, to jest po prostu istna zadyma. Knajpy, dudniąca muzyka, wszystko świeci, wszystko tańczy, jest po prostu super. Warto odwiedzenia. Za nami możecie zobaczyć już ratusz, a przed nim, no w sumie za nim, jest dość sławny pomnik Aleksandra Fredry, hrabiego. Aleksandrego Frediego. Ale jest ten słownik, ten... Za mną jest sławny pomnik Aleksandra Fredry, a sławny jest dlatego, że to jest takie miejsce spotkań i często właśnie jak się przychodziło na rynek, to spotykało się albo pod pręgierzem, który jest właśnie z przodu katedry, albo przy Fredrze się mówiło i zawsze tutaj. Z tego względu też, że tu jest zaraz spisz i do spiża zawsze się przychodziło na chleb ze smalcem, bo do każdego piwa, chcąc czy nie chcąc, dokładali kromkę chleba ze smalcem. Pod Muzeum Historycznym też stoją krasnale. Jest to, jak widać, coś związane z niepełnosprawnością, bo pierwszy krasnal pokazuje, że jest chyba głuchy, pokazuje na ucho, drugi jest definitywnie niewidomy, a trzeci jest na wózku. Jedna z takich bardziej rozpoznawanych restauracji, knajp, właśnie to jest piwnica świdnicka, która się znajduje pod ratuszem. Kiedyś było bardzo dużo imprez, wesela i tak dalej, że bardzo znane miejsce. A żeby upamiętnić to, że rzadko kto stąd wychodzi trzeźwy, Franek siedzi tutaj. Franek tu siedzi zawsze, zobaczcie, jest... Ma drinka, wygląda jak kamikadze i jak widać ma dobrą imprezę. Tu jest właśnie pręgierz. Na tych schodach kiedyś się wszyscy spotykali, jak się szło pić na wieczór do rynku. Zawsze się spotykaliśmy pod pręgierzem. Krasnale, mimo to, że są małe, to nie znaczy, że trzeba ich szukać tylko na ziemi, bo czasami mogą się gdzieś wdrapać. A my już się zbieramy, tak jak mówię, jedziemy do mojej mamy, jeszcze musimy zrobić jakieś szybkie zakupy i jutro się przenosimy z naszego apartamentu na ostatnią noc właśnie do mojej mamy. Życie mija w tym Wrocławiu szybko i namiętnie, można by powiedzieć. Słuchajcie, jest dzisiaj niedziela, my przyjechaliśmy w środę, tak jak wam pokazaliśmy, ostatnio byliśmy w rynku. Po rynku mieliśmy jeszcze iść do ogrodów chińskich, ale mała była cały czas taka rozchorowana, a teraz się rozchorowała jeszcze bardziej. Także do tego stopnia, że byliśmy z nią w sobotę rano przed święceniem jajek, po prostu szukaliśmy lekarza, byliśmy z nią u lekarza po to, żeby ją zobaczył. Także na szczęście lekarka, bardzo miła pani, ją oglądnęła, przesłuchała całe płuca, mówi, że w płucach nic nie ma, no ale tu buźka mówi, no jest z katarem zawalona, więc co ciekawe, kazała nam kupić katarek. Na pewno osoby oglądające nas w Polsce wiedzą, co to jest, jak macie katarek. To jest urządzenie, które się podłącza do odkurzacza, żeby wydmuchać dziecku nos. I powiem wam, że działa. Kupiliśmy katarek i działa. Także dzisiaj jest niedziela, zjedliśmy śniadanie świąteczne z moją mamą we Wrocławiu, a teraz już jesteśmy na wylocie, idziemy do Poznania, do Magdy mamy. Nie wiem, czy jeszcze coś będziemy nagrywać, zobaczymy, bo w Poznaniu ja jestem tylko 2 dni i tam mamy dużo rodziny do odwiedzania, później jeszcze Magda zostanie. A ja już będę wracał, także zobaczymy, jak się uda coś jeszcze nagrać, to się z wami jeszcze zobaczę. Jak, kochani, spędzacie święta? Mam nadzieję, że przede wszystkim zdrowo i w radosnej
rodzinnej atmosferze. My dzisiaj, jak już Marcin wspomniał, mamy dzień tranzytu, to znaczy od jednej babci się przemieszczamy do drugiej. Jakże jak dojedziemy do Poznania, to czeka nas drugie wielkanocne śniadanie, bo jesteśmy po prostu rozpieszczani dzisiaj i pewnie się przejdziemy na jakiś spacer tam już po moich okolicach. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze i ta wielkanocna niedziela mija Wam przyjemnie. Jesteśmy w domu. Znaczy dokładnie to ja jestem. Słuchajcie, cały ten wyjazd był taki trochę monotonny, bo mieliśmy jakieś tam dużo planów, ale się rozchorowaliśmy i w sumie nic z tego nie wyszło. Także tak naprawdę jedyne co zwiedziliśmy, to przeszliśmy się po rynku we Wrocławiu. Po pojechaniu do Poznania, no ja tam byłem 2,5 dnia. Odwiedziliśmy rodzinę, posiedzieliśmy z Magdy mamą, także no nie do końca był czas na nagrywanie, więc dogrywam Wam teraz, żeby Wam powiedzieć, co się działo. Wyjazd był taki sobie bardziej dla rodziny, bardziej dla pozałatwiania czegoś tam niż dla nagrywania, tak jak mieliśmy w planach na początku. Więc dlatego filmik jaki jest, taki jest, musicie nam wybaczyć. Ja wczoraj przyleciałem wieczorem, o 11 wieczorem dojechałem do domu. Magda jeszcze została w Poznaniu ze swoją mamą przez tydzień i prawdopodobnie razem przylecą w przyszłym tygodniu. A ja w tym czasie, żeby Wam dostarczyć jakiegoś kontentu, dzisiaj się pakuję, jadę po przyczepę i jutro z samego rana jadę na Snowdonie na prawie tydzień i tam będziemy szaleć. Więc zostańcie z nami, jak zwykle lajki poproszę, komentarze na dole, jak spędziliście święta, dajcie znać, czy byliście w Polsce, czy mieszkacie w Polsce, czy mieszkacie gdzie indziej i poleciliście do Polski, jak Wam się udały, czy były spokojne i do zobaczenia w następnym vlogu. Trzymajcie się, pa!